Siema, z tej strony Michał Gamer, w kolejnym filmie z gry w Roblox, a dzisiaj ze mną jest Filip. Hello, wino, sorry, że gadałem przez telefon, ale no tak będzie, bo trochę mi się Discord zepsuł. No, dzisiaj grałem w Jailbreak'a i słuchajcie, jest to część trzecia, 5 dni pojazdów. I oto limitowany samochód, to jest podobny torpedo, nazywa się Javelin i będziemy go, słuchajcie, kupować. Myślę, że chyba będzie 300 kilometrów. Mam nadzieję, że mi się taki pojazd spodoba. Zostawiajcie duży łapek do góry, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie po moje nowe więcej filmy. Dobra, kupuję. Dobra, teraz wam przedstawię takie auto. Na razie nie kupujemy. Popatrzcie, jest taki fajny samochód. To jest podobny do torpedo. Nazywa się Javelin, to jest podobny do torpedo. Całkiem fajnie wygląda na odnowione. Dobra. Także kupujemy go. 3, 2, 1! Kupiliśmy kolejne torpedo! Jej! Ale fajnie! Ile mamy kasy? Dawaj na trading Islanda, sprawdzimy, czy da się tradować. Na razie speed testa. Jeśli stracę to tego limitowane, to trochę. Jeśli stracę trochę limitowanego, to będzie mi trochę. Współczuję tego. Zróbmy speed testa. Ile pędzi? Masz trochę lagi, bo ci auto skacze, więc... Nie o to chodzi. Chodzi o to, że zrobię speed testa. Nie, może wjeżdżę na kurtki. Całkiem fajne jest torpedo. Bardzo fajna opcja. Rozpędź się. Czekaj, zrobimy. Zatrzymaj się na jakieś auto i zrobimy wyścig tym autem, a ja może Voltem. Okej. Okay. Postartuj, bo Volt ma przyspieszenie. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy ile będzie pędzić. Tylko. Już Voltem prawie maksa mam, ale nie. Jeszcze wolno. Podobna prędkość do torpedu, no, jak mi się wydaje. Dobra, 262, 270, 260, o Jezus Maria, wypadłem poza mapę, dobra. Dobra. Nie, wypadłem, bo trochę mi zwolniło się. Jeszcze raz speed. Dobra. Jeszcze raz speed test zróbmy i jedziemy na trading. Zobaczymy, czy da się tradować, bo ja. Dobra. Jestem najzaciekawy, bo jak patrzyłem, to się chyba nie da. O Jezus Maria, nie mogę naliczyć czystu. Może pojadę gdzieś tam, gdzie stacja benzynowa, albo na lotnisko. To może będzie dobra opcja. Ale zazdroszczę tego auta. Miałem kupę kasy, żeby to kupić i mnie to było stać. Czyli widzowie, już kupiliśmy wszystkie auta z eventu 5 dni pojazdów. No ja niestety nie mam tego, który miałeś dziś, ale tak normalnie to mam wszystkie. Teraz pożarłem tej. Dobra, teraz robię dobra, tu speed. To idziemy, to... Robię speed testa. Taki chyba krótki, czy robię speed testa, myślę, że to będzie tu dobre. Pokażemy widzom trading i lecimy. 215, 232. Mam nadzieję, że będzie się stało. 240. Ty ładnie lecisz, bo ja cię no. 270. Uwaga. Kurde, uderzyłem. Nie, chciałem zrobić. Ale ja chcę jeszcze wybić czysto, mi się nie udaje ciągle. O Jezus Maria. Poczekaj dobra, na mnie. Czekaj na mnie. Na mnie, bo robię. O Jezu, ciągle mi skacze. No bo masz to tak zwane lani. No. To dużo masz chyba nainstalowane na komputer rzeczy, więc radziłbym przeczyścić. No tak, chodzi o to najbardziej te filmy, no. Na ile masz kartę graficzną? AMD. Dobra, jeszcze raz. A ile hajs? Za ile złotych? No nie mam pojęcia, no. No bo jak za 5, o Jezu. To się nie dziwi. Tak mi się kiepsko skręca. Dobra, jeszcze raz. Kiepsko. Ja mam w komputerze kartę graficzną za 3000. I ci nagrywa 60... I ci się nagrywa 60 tego FPS-ów?
O Jezus Maria! I wyskakuje! Nie wiem po co mi... Po co? Nie, może kiepskie to jest skręcanie, nie wina tego programu. Nie może... Nitro, dobra, nic... to chodźmy, to jutro jedynkę sprawdzamy chociaż. Nie. Albo ty nie umiesz skręcać. No ja umiem, ale chodzi o to, że trochę się wolniej to skręca, to jest taka wina. Dobra. Ja już dojeżdżam w prawie speed testu. To leć, leć do mnie tutaj. Dobra, może uruchommy nitro i może to trochę przyspieszy. Dobra. Ja czekam, by straż pożarny. O, wybiło mi 260. Michał, wiesz, mam auto w Polish Car Driving za 300 tysięcy? Mercedes. Co? Mercedes. No. O nie, poszło na 30 zł. To chodź tam. A co? A. Dobra. Ale mogłem też przyciskiem Gold to Trade World. Dobra, już podjeżdżam. Ale w sumie fajne te torpedo. Bo... Nie da się tego auto tradować. Czyli co, ty my tradujemy oprócz tego kolejnego torpedo? Co? Czyli co my tradujemy koło tego torpedo? Drugi torpedo nie da się dostać. Nie, nie dotarłem do ciebie. Gdzie ty się podziałeś? Nie, musimy na dwóch przyjaciół, to musimy wrócić, wejść do mojej gry. Ja wracam na mapę główną i razem musimy pójść na Island. Zrobię pauzę. Okej, sobie robimy kolejnego speed testa, sobie dojeżdżamy jeszcze raz na Trading Islanda. Dobra, już jadę. Maksymalnie mi chyba 270 wyszło. Może trzeba zacząć od lotniska, to będzie szybciej. Powiem ci, jakbym jazd wjechał, to ja bym też 350 wyszło. To jest bogate auto, w sumie widzowie, fajne. Torpedo, kolejne. W środku fajnie wygląda. Już jadę. 260... Aha, no. A nadal pisali w pytaniach torpedo 2,0 znak zapytania. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy, ja już jestem. Po co mnie bijesz? Okej. Stój. Dobra. Trade chat, o, jest fajna nowa opcja. Michał Gamer, Staś, Inventory, można sprawdzić, to jest fajny update. Dobra, teraz musimy poszukać tego kolejnego torpedo, gdzie ono jest w tradzie. Popatrzę, muszę popatrzeć na całego. Popatrzę. Muszę popatrzeć wszystkie, dobra. Nie ma. Nie ma, trudno. Poczekaj, to ja... Ej, ten, chciałem cię zobaczyć wewnątrz parę rzeczy, okej? Okej. Chcę cię wewnątrz parę rzeczy popatrzeć. I nic nie dodawaj, tylko ja sprawdzę twoje wewnątrz, okej? Okej. To jest fajny update, bo jest trade chat i sprawdzić sobie kogoś sobie rzeczy. Ja patrzę właśnie. I to były wszystkie pojazdy z tego 5 dni eventu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wydaliśmy wszystkie pojazdy. Kupę kasy, prawie 2 milion było na mnie stać. Czekaj, bo ja bym chciał ten tron, ten Royal Tron, chciałbym kupić sobie do domu.
Weź daj mi tego Royal Drona i tego Blank Ocean, bo chciałbym tego mieć te rzeczy. Pojazdy jakie pojazdy? Bo chcę ten tron z sezonu 10 i ten taki dywan z sezonu 10. Okej, okay. Jest jakiś. O, tron z sezonu 10. I co jeszcze? Z 10. Walk of Flame. Bo bardzo bym chciał, ale coś dam do balansu, okej? A jeszcze mam drugie. Okay? A jeszcze mam te drugie trony. Chcesz jeszcze drugiego? Okej. Koniec. No, że podgłośnie. Dobra. No wiem. Akceptujemy? Dobra. No i mam nowe rzeczy, koles, taka epicki obręcz. Teraz pójdźmy zobaczyć, jak to teraz wygląda. Niestety ktoś zajął garaż, no. Ej, gościu! This is Ford Mustang. Tego kupowałem. No. Jezu, nie dają mi garażu, dobra. Teraz zobaczcie, jak to wygląda ten. Kolce opony, nie znaczy. Nie, czy będzie tam utrajdować to auto, to ci będę mógł dać ofertę? Tak. A jakie auto ja mogę wytrajdować? No, ja bym chciał, żebyś ten, żeby jak to auto już się dało utrajdować, wtedy te, które masz, a te, które dzisiaj kupiłeś, to bym nie kupił. Ja sobie kupię chyba koncepta albo coś. Coś wymyślę. Okej. Ty się zajmij tym kupowaniem. Ja. Kurde. Kurde, no proszę, no. Dajcie mi odblokować garaż. Jezu, no co oni? Powinny być tu 3 garaże. Gościu, co ty wjechałeś z Lambo? Jezus Maria. Nie, 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 nie. Trading air 1 million for John. A. Przejechał mi prawie tym. Gościu, daj mi do garażu. Gościu, daj mi. O, dzięki, gościu. Dobra. Javelin. Kurde. Dobra. Obręcz. No i mamy kolec. Co z tą oponą? Co się dzieje? Nie wygląda dobrze. Dobra. Dajemy na bedlock. Okay. Tak się ładnie prezentuje te torpedo. Ładnie ma zamykane drzwi, otwierane. Dobra. Dobra, dziękuję za wszystko. W tym ostatnim dniu, evencie 5 dni pojazdów, kupiliśmy wszystkie pojazdy. Do zobaczenia. Pa!